Cześć wszystkim. No, pan 7. Dalszy ciąg, Baldur's Gate 3. Dobra, najpierw zobaczmy, co z tą armią. Distant silhouettes leave you no doubt. A veritable army swarms the path ahead. Ketherick's army. I suppose I could end them all with a bang. But my target is the absolute itself. Yeah. Ja się nie boję, powinniśmy przejść naprzód. There can be no doubt. This is the place. This is where we'll discover the secret of the absolute. Okej, okay. I będziemy się w więzieniu. Okej. Okay. I bez ekwipunku. Fajnie, fajnie. Dobra, warto było sprawdzić. Teraz może wróćmy do stanu. Sprzed. Ciekawi mnie to, że nie ma nawet opcji wyjścia. Domyślam się, że w takim razie mają rozkazy nikogo nie puszczać. Załóżmy, że tak to wygląda. Dobra, zbadajmy tutaj okolice. Gdzieś tutaj jest ta skrytka. Rejestr weterynaryjny. Możesz mi pokazać kamerę tutaj, środek? Dziękuję. Wierzchowiec, ogier, klacz, ogier, łącznie do spiżarni, domu zdrowiciela dostarczono 1652 funty. Dobra. Tutaj mamy parę. Grzybków. Myślę, że gdzieś tutaj musi być ta skrytka. Może w wychodku? Pod tym kopcem? Dokument przesyłki. Te. Przesyłam ci składniki wymienione w twoim liście. W tym gruczoły purpurowego czerwia. Z niecierpliwością oczekuję na rezultaty twoich doświadczeń. Gdy je ukończysz, koniecznie prześlij mi próbki. Mam kilku klientów, którzy będą bardzo zainteresowani toksycznymi owocami twojej pracy. Dobra. Bezcenny brzuchorzał Tisbalda. Z ciekawości, czy możemy to od razu capnąć? To nie jest eliksir. Dobra. Trupia róża. Sola. Moment, czy to na pewno to? Nie mamy trupiej róży. Się zdawało, że mieliśmy. Absolutnie paskudna trucizna uzyskana przez aglomerację trupich róż, efekt eksperymentów Torma. Momencik, to może coś innego w takim razie. Nie widzę nic takiego. Dobra, może nam rzeczywiście tego brakuje. Posprawdzam później. Mamy jeszcze czas, zanim udamy się do Torma.
W międzyczasie możemy się na przykład zająć tymi cieniami. Defender of the people. Sporo ich. Dobrze, po pierwsze, czy mogę to osiedlenie tutaj rzucić? Te upiory się będą jako pierwsze ruszać. Może było jakby tutaj się jakiś ruszył. Czy mogę usiedlić może tego upiora? To może by było przydatne, nie. Dobra, spróbujmy jego usiedlić. Mam nadzieję, że jak oni będą szli tędy, to po drodze się osiedlą. Wy później się ruszacie. Masz 24 punkty życia, jest niezerowa szansa, że cię zdejmę jednym atakiem, że Will cię zdejmie jednym atakiem. Ale się nie udało. Dobra, stań tutaj na zbroń. Aura ohydnej nicości. Okej. Ominął to splątanie. Ciekawe, czy na resztę to zadziała. Dobra, piesek z jakiegoś powodu się nie ruszył. Dobra. Za ciemno. Dobra, strzelaj pomimo tego. Ekstra, to nam chodziło. Teraz zrób przejście, pannie serce. Światło Latandera. Właśnie, ty masz światło Latandera. W czasie walki roztacza blask w promieniu 6 metrów. Czarty nieumarli, którzy znajdują się w świetle, zostają oślepieni, chyba że rzut na kondycję. Ciekawe, jaki był stopień trudności. 14. Nie za dużo. Trzeba mu przywalić tym światłem. Ta trucizna, tak się domyślałem, że to niewiele da. Zostań tutaj, ty też. Okej. Ciekawe, że oni tak po prostu przeszli koło Willa. Czy chcę sobie pośpiewać? Nie wiem. Battle favors the fearless. Powinniśmy bez problemów się nimi zająć. Więc po prostu nawalajmy z darmowych rzeczy. Blood comes easy these days. Dobra. This is my time. Will ma na szczęście dobre KP. Wielu rzeczy się nie. Niewiele rzeczy się boi. Okej. Przerwali mi koncentrację.
Okej, gdzieś się tutaj skrył, nie widzę go pewnie przez ciemność. Dobra. Mamy dwa akty wiary. Zużyjmy jedno odpędzanie. Dobra. Jest odpędzony. Nie powinien nam na razie sprawiać problemów. Za darmo ciachnij go ognistym pociskiem. Zresztą też jest odpędzony. Dobra, spróbuję go dobić. Dobra, a tego gościa później się nim zajmiemy. Dobra, skończyło mu się odpędzenie, bo dostaliśmy do niego darmowy atak. Na niego raczej. Okej, dobra. Ten cień chyba został kompletnie zniszczony, bo go już nie ma na liście. Okej. Ty ciachaj tego. Dobijesz go? Ładnie. I kolejne ogniste pociski. Ale śmiesznie zakrzyczał. Dobra, została nam jeszcze ta pani, teraz odpędzana. I jakiś mastiff, który gdzieś się czai, ale go nie widzimy. Dobra. Jeżeli podejdę bliżej. Okay, przynajmniej wiem, gdzie jest. Ciekawe, czy mogę użyć obszarówkę jakąś. O, to go odsłoniło nawet. Ekstra. Bierz się do roboty. To w sumie trochę nie powinno tak działać, że przez to, że ktoś rzucił kości, to byłem w stanie zauważyć jego pozycję i że mogłem tak zdjąć jego niewidzialność. Ale... Ale co tam? Dobra, ustawmy się bliżej. Tego pana. A raczej pani. Dobra, pani jest oślepiona. Zbierzemy w następnej turze wszystkie ruchy. Okej. Okay. I odpędzenie z jakiegoś powodu się skończyło. Myślałem, że nie będzie w stanie zaatakować. Ale dobra, nie ma problemu. No problemo. Mieliście coś ciekawego. Wszystko zgniłe, wszystko pordzewiałe. How much further can I go? Poza złotem, które nie rdzewieje. No, kostnica. W sumie nie mamy tam nic konkretnego do zrobienia. Ale czemu by nie? Mamy jeszcze rzecz, znaleźć ten relikt w mauzoleum Tormów. Ale chyba, z tego co pamiętam, to mauzoleum Tormów chyba będzie grubsza kwestia. To wygląda jak ukryte przejście. No, dokładnie, tak myślę. Yy.
worki, w których nie ma zbyt dużo rzeczy. Słowo przypomnienia, siostry. Nie zapominajcie, że pacjentom, których przyjmujemy w tych czcigodnych ścianach, należy odebrać wszelkie zbytkowe przedmioty, tak jak biżuteria, czasomierze i nadmierne ilości złota. Kosztowności te należy bezpiecznie przechowywać w skrytce za ukrytą ścianą, żeby nie utrudniać nam relacji z sędziami Ketrika. W miarę możliwości pragniemy uniknąć nieporozumień. Okej. Okay. Znaczy, że bardzo chcę zajrzeć za tą ścianę. Co my tu mamy? Ciekawego. Pierścień handlu Firzu albo Firzu. Ten pierścień należał do handlarza Firzu. Zwiększa wynik testów na oszustwo 1. Potrzebujemy. I tak mamy dobrą charyzmę na takie rzeczy. A? Nic ciekawego to też nie. Dobra. A co z tą skrzynią? Amulet tajemniczych splotów. Czarne macki Edwarda. Przywoływania. Poziom 4. Z ziemi wyrastają macki, zmieniające okolice w trudny teren oraz stukające i duszące istoty w zasięgu. Ciekawe. Dobrze, z tego co pamiętam, to chyba ty masz właśnie tak magicznych pocisków, tego nie chcemy zmieniać. Dobra, z tego głosu kręgów w sumie nigdy nie skorzystaliśmy. Jest ku temu powód. Weź to, Will. Może kiedyś skorzystamy z tych macek, jeżeli nie zapomnę. Jest to duże drzwi. Zaraz się nimi przyjrzymy. Tutaj, tak jak się domyślałem, nic nie ma. Jest cała masa pancerzy? Tak wygląda, jakby. Kupa elementów pancerzy. Okej. Okay. Możliwe, że to pancerze zdarte z żołnierzy, którzy byli tutaj sprowadzeni. Myślałem się, że to może po bitwie. Znaczy tak, jeżeli chcemy wszystko, co póki co odkryliśmy o tym mieście, to tak. Nazwijmy to siły dobra, czyli harfiarze i druidów bronili się tutaj przed armią Ketrika. A Ketrik ich pokonał i wyrżnął wszystkich w pień. To możliwe, że to byli żołnierze, którzy byli tutaj zwożeni podczas bitwy. Jak już bitwa się skończyła, to domyślam się, że Ketrik nie zawracałby sobie głowy chowaniem martwych. Okej, okay. Mamy zombiaki. Zajmijmy jakąś dogodną pozycję. Okej. Okay. Nie wiem, co tu nas zatruwa. Czy w ogóle przebywanie tutaj nas zatruwa, czy nie. Ale tak, widzę dużo zombiaków. I domyślam się, jak to się skończy. Kiedy ruszymy się chociaż kawałek, więc. Nie czekajmy na to i zacznijmy. Okej. Okay. Wiem, że te kominy powodują te trujące obłoki. W takim razie chciałbym się wydostać z tych trujących obłoków, bo zazwyczaj trujące obłoki są łatwopalne. Hmm.
Dobra. Idź tak daleko jak możesz. I jedno uderzenie. Nie masz linii strzału, dobra. Zatrucie powoduje utrudnienie. Okej. Dobra, przywal dwa razy jemu. Ładnie. Dobra. Teraz tak. Odejdź tutaj. Ty odejdź tutaj. Teraz tak. Ty masz amulet, który sprawia, że twoje leczenie usuwa trucizny. Pięknie. Gale. Ognisty pocisk na któregokolwiek z nich powinien mieć dewastujący efekt. Okej, okay, obłok się nie podpalił. Myślałem, że się podpali. Dobra. Reszta zaraz się ruszy. Podejdą bliżej, będziemy mieli jakieś ciekawsze opcje do zrobienia. Dobra. Teraz spróbujmy strzałę ognistą. Ciekawe, czy podpali. Okej, nie podpaliło. Myślałem, że podpali. Dobra, zrób jeden atak tutaj. Teraz możesz tego gościa zadźgać. Dobra. Skocz tutaj. Dobra, te zombie domyślam się, że jeszcze nie podejdą wystarczająco blisko, więc skupmy się na tym jednym. I myślę, że kolejne będziemy likwidować jak podejdą. Powoli, bez problemu. Dobra. Nie podoba mi się, że ten do mnie podszedł. Gdybym chciał go odepchnąć, tak, to raczej ma znikome szanse. Dobra, zadajmy im wszystkie obrażenia, jakie chcemy. Skupmy się na tym gościu, bo on mi najbardziej zagraża. Ładnie. Ciekawe, czy gdybym zamknął drzwi... Okej. Okay. Zakładam, że nie będzie w stanie mnie dorwać, jeżeli zamknę drzwi. Ciekawe, czy jest w stanie samemu otworzyć je. Zobaczymy. Dobra. Bye bye. Na wszelki wypadek mogę się jeszcze odsunąć.
Dobra. Ciekawe, że ich to nie oślepiło. Dobra, nie. Są już jednak oślepieni. W takim razie nie powinni zbyt dużo problemów robić. Dobra, podejdź trochę tutaj. Okej, to cię zatruło niestety. Ale chcę, żebyś Gale'a słoniła. Dobra, spal tego gościa. Resztą się zajmiemy już raczej bez problemów. Nie reaguj. Okej, czy w złego gościa trafiłem? Nie wiem. Dobra. Dziabnij tego. Może cię to zatruć, ale trudno. Dobra. Trucizna raczej niewiele zrobi. Dobra, i wspomagaj nas pociskami magicznymi. To były słabe obrażenia. Dobra. Aj! Nie chciałem poruszyć, chciałem go zapytać. Dobra. Wyjdźcie wszyscy z tej chmury. Zapraszam do środka. Dobra. Jeszcze raz, czy możemy zdetonować ten trujący obok? Wygląda na to, że nie. Ale dobra, on nie zadaje obrażeń, tylko chyba nam powodował utrudnienia w ataku. Zatem, jeżeli się zatrujemy, to chyba nie będzie. Utrudnienie w testach ataków i testach cech. Ale nie zadaje nam obrażeń. Więc nie ma z tym dużego problemu. Poza tym, że będzie mnie irytował dźwięk rzucania kostek co chwilę. Strange. The dust on the leftmost door has been wiped clean. Okej. Zaraz to zbadamy. Dobra. Przejdźmy może tutaj najpierw. Zapraszam, towarzyszy. Idziecie? Okej. Will. Mimo tego, co mówisz, nie jesteś zbyt najostrzejszym ostrzem w tej drużynie. A, skoro już tu jesteśmy, weźmy się za drzwi.
18. To może być trudne. A! Co ja mówię? Na pierwszym podejściem. Co my tu mamy? Dźwignia, okej. Notatki z badań cyrulika. Zdecydowanie zbyt późno odkryłem, że utrudniałem sobie życie znacznie bardziej niż było to konieczne. Wszystkie te skomplikowane doświadczenia chemiczne były niepotrzebne. Głupiec ze mnie. Powinien był wykorzystać to, co natura już wcześniej uczyniła perfekcyjnym. Na szczęście badania doprowadziły mnie do truchła pełzacza ścierwojada, które zawierało środek paliżujący o takiej sile, że muszę zachowywać ostrożność, żeby nie wdychać oparów podczas rafinacji. W przeciwnym razie zostałbym przy pracy. Złamana przysięga Hipokratesa. Tak, to jest cyrulika. Rejestr tkanek i narządów. Chyba niezbyt ciekawy. Tam, ten stół. Nie wygląda zbyt ciekawie. Cokolwiek się tu działo. Nie było zbyt apetyczne. Dobra. Cyk. Pierścień wiecznego wzroku. Niepodatność na oślepienie. Postać nosząca ten pierścień nie może zostać oślepiona. Kurczę, to są takie sytuacyjne rzeczy, że... O, muszę wiedzieć wcześniej, przed walką, że gość, z którym będziemy walczyć, będzie mógł oślepiać i muszę się domyśleć, na którą postać będzie chciał rzucić to oślepienie. Więc... nie lubię takich rzeczy. Miksturka większego leczenia. Silna mikstura leczenia. Mikstura siły. Giganta wzgórzowego. Rejestr banku krwi. Bla, 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 bla. Niezbyt ciekawe. Ogólnie dobra, no niezbyt miłe miejsce, ale... Niezbyt ciekawe. Drużyno, idziecie? Nie? Zgubiliście się w linii prostej? Zapraszam do trującego obłoku. Halo? Nie, zgubili się w linii prostej, tak? Tak, zgubili się w linii prostej, okej. Okay. Dobra. Halo? Dobra. W tym razie spróbujemy. Tutaj. Moment, tam była dźwignia, której nie nacisnęliśmy. Chodźcie szybko, zbadajmy jeszcze tą dźwignię. Nie wiem, czy słyszałem jakiś dźwięk otwieranych drzwi, czy cokolwiek. O, teraz się otworzyło. Okej, to jest takie sprytne AI. Czekało poza chmurą trucizny, żeby nie wchodzić... coś, co nie powinni. Fajnie, fajnie. Po raz pierwszy widzę, żeby postacie unikały czegoś, co może ich zranić.
I to w takim akurat sytuacji, w której to nie było potrzebne. Co my tutaj mamy? Otchłań. Jakieś przejście dalej. Relik Kefrika Forma. To jest to mauzoleum? Czy może tam jest przejście do mauzoleum? Domyślam się, że tam jest przejście do mauzoleum. Co z tym możemy zrobić? Zobaczmy, co magiczna dłoń będzie w stanie zrobić. Jesteś w stanie przesunąć to? Jesteś w stanie trochę to przesunąć. Ale nie jesteś w stanie tego przerzucić. Oczywiście możemy zrobić krok przez cień jedną postacią i się tam znaleźć. Ale... nie. Dobra, Moving ahead. Zostawmy to miejsce póki co. Myślałem się, że jak będziemy w mauzoleum, to wyjdziemy z drugiej strony. I może coś ciekawszego znajdziemy. Przejdźmy tutaj. Martwy harfiarz. To możliwe, że twoje zwłoki się jeszcze nie rozpuściły. Drużyno. Zapraszam. Zapraszam tutaj. Tak. Zwłaszcza jeżeli będę musiał was każdego pojedynczo klikać. Zapasowy klucz do nekrotycznego laboratorium. Okej. Już nam nie będzie potrzebne. Dzień drugim roku. Patrzyłem spokojnie, kiedy Ketrick wypowiadał swoją ostatnią klątwę, a potem szczezł. Gdy moi bracia i siostry harfiarze znieśli jego cuchnący zwłok z pola bitwy, pozwoliłem sobie na chwilę ulgi, a nawet upokojenia. Błąd został naprawiony, zło zostało zduszone. Odnieśliśmy zwycięstwo, lecz nie wiedziałem jeszcze, jaka była jego cena. Ciemność opadła na ziemię niczym ogromny całun. Nastał ziąb tak potwornie, jak gdyby chwycił nas szpon zimy. Po kilku godzinach każdy oddech przeszywał gardła jak sztylet. Łaknąłem powietrze, jak każdy wilk łaknie mięsa. Dzięki pancerzowi byłem w stanie napełnić płuca. Niestety mężczyźni i kobiety z Redwin nie mieli tyle szczęścia. Umierali jedno po drugim, by następnie powstawać jako własne cienie. Owłonięte jedyne rządzą zgaszenia wszelkiego światła i życia. Cienie spowijające to miejsce rozjaśniło się. Wciąż niełatwo jest mi zaczerpnąć powietrze, ale lepiej móc oddychać nawet z wysiłkiem, niż dać się pochłonąć ciemności. Dzięki pułapkom, które zostawiłem, powinnam być bezpieczna. Na tyle, na ile to tylko możliwe w tych okolicznościach. Dzień piątym roku. Okej. Te notatki z badań. Czar usunięcia klątwy cienia możliwe. Wariant zdjęcia klątwy rozproszenia magii inny. Inkantacja. Umbra, Reflembra nieskuteczna. Noxic Lutz nieskuteczna. Noxic Lutz potencjalnie nieskuteczna. Wita kawa, nieprzewidziane konsekwencje. Żywa zbroja. Poniżej opisuję kilku czarodziejskich gestów. Okej. Czyli dobrze to rozumiem, że jednak harfiarze wygrali tą bitwę z Ketrickiem, ale przynajmniej go zabili. Dopiero po jego śmierci rozpoczęła się klątwa, która zabiła wszystko w okolicy. Okej.
był słaby rzut. Był jeszcze gorszy rzut. Czasami się zdarza. Nasze szanse powodzenia w takim przypadku to co najmniej 50-50. Mamy premię od 5 do 8, więc po prostu przerzuciliśmy reszkę w kilku rzutach pod rząd. Wybrany moment, dobrze wybrany moment. Postać nosząca ten szatę zgłynie niesamowitą szarżę za każdym razem, gdy zostanie trafiony atakiem wręcz. Niesamowita szarża. Kiedy dotknięta istota jest zagrożeniem, otrzymuje prawie plus 1 do obrażeń zadowolonych czarami. Okej. Okay. Plus 1 do obrażeń. Kiedy otrzymasz obrażenia wręcz i pozostaniesz nadal w stanie zagrożonym. To jest tak sytuacyjny przedmiot, że aż mnie zęby bolą. Dobra. I tylko plus 1 do obrażeń. Musisz spełnić te dwa warunki, żeby dostać marną premię plus 1 do obrażeń. Dobra, ten dziennik już czytaliśmy, tak? Tak. No dobra. Wynośmy się stąd. Oznaczam to miejsce za zbadane. Nie chcę rozbrajać tego, nie potrzebujemy rozbrajać. Te wazy domyślam się, że pewnie puste są, dokładnie. Zombie domyślam się, że nic. O, 4 sztuki złota. Nie chcę zamykać, chcę przejść. Dobra. No dobra. Myślę, że zrobię teraz krótką przerwę. Czy krótką, standardową przerwę. Sprawdzę, co było z tą super, super silną trucizną. Co do niej potrzebowaliśmy. Bo coś mi umykło w tym temacie, a nie jestem pewien dokładnie co. A jednak trucizna super mocna zawsze może się przydać. A poza tym pozwiedzam jeszcze tutaj kawałek. Tutaj mamy jeszcze coś do zwiedzenia. Może coś ciekawego tam będzie. Jak już wszystko pozwiedzamy, to udamy się do mauzoleum. I tam możemy dłuższą chwilę spędzić. Okej, póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.